O lasach wiedzą wszystko i tą wiedzą dzielili się z uczestnikami pikniku ekologiczno-leśnego, który odbył się w miniony weekend w Wiśle. Organizatorzy w tym roku odnotowali rekordową liczbę uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza stoiska edukacyjne, przygotowane przez zaprzyjaźnione nadleśnictwa, Kobiór, Węgierską Górkę oraz Katowice. Organizacją warsztatów plastycznych zajęło się Wiślańskie Centrum Kultury. Nie zabrakło również edukatorów Nadleśnictwa Wisła. W programie pikniku znalazło się wiele atrakcji i niespodzianek. W Parku Kopczyńskiego prezentowane było gospodarstwo pszczelarskie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wisła. Poruszane były tematy związane z pszczelarstwem i łowiectwem. Dzieci mogły skorzystać z warsztatów i zabaw, zaś dorośli mieli okazję podpytać edukatorów o gospodarkę leśną. Nie zabrakło trudnych tematów związanych z klęskami w lasach i wycinką drzew. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty polegające na wyrobie gadżetów z drewna, które uczestnicy sami mogli wykonać. Począwszy od ucięcia piłą ręczną drewnianego krążka z przygotowanego wałka brzozowego, a skończywszy na ozdabianiu pieczątkami z motywami zwierząt lub liści drzew leśnych. Turystów i mieszkańców Wisły przyciągnęły także grzyby, o których z pasją opowiadał Justyn Kołek. Na jego stanowisku można było zobaczyć jadalne gatunki grzybów, ale też i te śmiertelnie trujące. Poprosiliśmy o kilka cennych wskazówek dotyczących grzybobrania, bo jak się okazuje, sezon na grzyby już się rozpoczął, czego najlepszym przykładem były prezentowane zbiory pana Justyna. W tym roku mamy wszystko przyspieszone o miesiąc, nie tylko grzyby, ale i owoce. Z jakimi grzybami pan przyjechał dzisiaj do Wisły, bo widzę przeróżne rodzaje? Tak, są tu różne grzyby. Dużo grzybów, najwięcej jest grzybów tak zwanych borowikowatych, gdzie są bardzo bezpieczne. To są te grzyby, które od spodu kapelusza mają rurki, gąbka, siateczka, jak to grzybiarze nazywają. Jest ich bardzo dużo, bo to są i borowiki szlachetne, borowik usiatkowany, tam jest piaskowiec modrzak, koźlarz dębowy, koźlarz pomarańczowo-żółty, borowik cegla stopory, maślaki tutaj mamy. Natomiast również, jeszcze podgrzybki tam są, no tutaj mamy takie grzyby blaszkowe, które mają spód kapelusza blaszkowy i tam trzeba bardzo uważać, jak się zbiera. Bo na tych grzybach z rureczkami, gąbką, siateczką, nie ma ryzyka, żeby zatruć się ciężko lub żeby spowodowały śmierć. Tam nie ma takich grzybów. Natomiast tu na grzybach blaszkowych trzeba naprawdę się dokładnie znać. Broń Boże, nie robić prób smakowych. A przede wszystkim o zielonym zabarwieniu skórki, o różnym natężeniu i białe. Jedne są mylone z gołąbkami, a ten drugi z pieczarkami. I też jak się zbiera pieczarki, nie brać maleńkich pieczarek, dopóki są białe od spodu. Później jak będzie pieczarka, to brązowieje. Muchomory wszystkie zostaną do starości białe. W bogatym programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Można było przyjrzeć się rzeźbieniu w drewnie piłą spalinową, a także pooglądać ciągniki i sprzęt leśny. Oprócz atrakcji typowo ekologiczno-leśnych, nie zabrakło również występów artystycznych oraz pokazów, które miały miejsce na terenie Wiślańskiego Amfiteatru. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Pektus, który przyciągnął wielu swoich fanów. Muzycy rozbujali amfiteatr swoimi największymi przebojami. Członkowie zespołu otrzymali na pamiątkę od Nadleśnictwa Wisła sadzonkę jodły. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.